spraw społecznych. Spraw społecznych. Witam serdecznie. Tak więc dzisiaj spotykamy się z okazji Święta Edukacji, jak co roku. Z tej okazji starosta podjęli nagrody tym wszystkim, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w minionym roku. Serdecznie gratuluję, życzę naszych sukcesów, życzę satysfakcji z pracy. Sytuacja znowu się robi gorąca, ale nie tak dalej. Protesty nauczycielskie, które zostawaliście przed Warszawią, tak to nazwę, tak więc przed nami na pewno wiele, może i trudnych chwil. Niemniej jednak to jest model polski, musi tu własnym rozumem się kierować i własnym podjąć działanie, aby tej oświaty, że tak powiem, nie rozłożyć w powiecie. Pewnie, że to jest wynikiem tego wszystkiego, co się dzieje w Warszawie, przede wszystkim w Ministerstwie Edukacji, a tam nie zawsze się dobrze dzieje, więc ja jestem pewien obaw. Niemniej jednak, myślę, że się wszystko dobrze stanie. Pewnie już się to wszystko uspokoi za tydzień. Może tu jeszcze się, ale się nie uspokoi, to mam nadzieję, może się zacznie. W imieniu własnym, jestem członków Komisji Społecznej. Składam Państwu życzenia jak najlepsze od serca. Przede wszystkim zdrowia, dużo optymizmu. Obyście mieli nauczycieli i byli sami ludźmi, którzy czują misję tego zawodu, spełnienia właśnie tej misji, no dla kogo? Dla waszych uczniów. Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. Mianowicie dyplom SOS promieniowany pana starosty, proszę, który niestety nie doczekał otrzymania tej nagrody. Bardzo proszę, żebyśmy wstali i chwilę. Dziękuję bardzo. I tak, to jest to nasz klub, to jest nasze włożone serce. Pani Małgorzata Kubiak.